Rozpoczęły się wakacje i sezon urlopowy, ale nie dla nas. Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zaczynamy nasz program informacyjny. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Jest energia, nowa moc w sieci. Pracujemy nad paliwem przyszłości, w trosce o dzieci pracowników. PKN Orlen przekazał do komercyjnej eksploatacji najnowocześniejszy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce. Zakończenie inwestycji w blok gazowo-parowy w Płocku, a także podpisanie stosownych dokumentów z firmą Siemens oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi dodatkowe 600 MW mocy. A zatem możemy też już mówić o dwóch należących do PKN Orlen blokach gazowo-parowych. Pierwszy, przypomnijmy, to zakończona jakiś czas temu inwestycja we Włocławku, a drugi to właśnie ten najnowocześniejszy na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. Sfinalizowanie projektu zdecydowanie umacnia pozycję koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w naszym kraju. Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, Orlen zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1 700 000 000 zł. Jesteśmy właśnie po podpisaniu tak zwanego protokołu PAC, który oznacza, że w pełni jesteśmy dzisiaj właścicielem bloku gazowo-parowego i możemy z niego korzystać. Oznacza to, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zgody, włącznie z koncesją, z pozwoleniem na użytkowanie naszego bloku gazowo-parowego i dzisiaj możemy generować energię elektryczną i energię cieplną. Część wytworzonej mocy elektrycznej pobierze koncern, reszta popłynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Wytworzone ciepło będzie natomiast w całości konsumowane przez aktywa produkcyjne Grupy Orlen oraz lokalnych odbiorców, mieszkańców Płocka. Inwestycja w zakładzie produkcyjnym w Płocku ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w całym kraju. Blok w Płocku umożliwi częściowe bilansowanie systemu energetycznego. Będzie bowiem produkował około 4 TWh, co stanowi obecnie około 4,5% energii elektrycznej produkowanej w całym kraju. PKN Orlen buduje potężną nogę energetyczną, potężny filar energetyczny w tej firmie. W tej chwili już na rynku energii, łącznie z tym, co mamy w Polsce, łącznie z tym, co mamy w krajach, w Czechach, na Litwie, będziemy mieli około 1800 MW. Stwarza nam to możliwość sprzedaży, uplasowania tej energii na rynku energii elektrycznej. Dzisiaj sprzedajemy tę energię do naszych największych odbiorców, tych odbiorców, które odbierają od nas produkty petrochemiczne, rafineryjne, a więc jest to ta grupa tych największych hurtowych odbiorców. Sprzedajemy energię na rynku elektrycznym, sprzedajemy na towarowej giełdzie energii. Nie mamy planów takich, ażeby wejść ze sprzedażą do odbiorców końcowych, mniejszych, typu domowych użytkowników. No to wiązałoby się z zupełnym jakby przełożeniem troszeczkę specjalizacji firmy. Tego nie chcemy robić, jesteśmy nadal firmą hurtową, ale pozycję na rynku energii elektrycznej no, w tej chwili mamy rzeczywiście znaczącą. Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska. Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie około 62% zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu H. Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko. Tak się złożyło w dzisiejszym programie, że dzięki materiałowi sprzed chwili, a także temu, który właśnie zapowiadam i do jego obejrzenia gorąco zachęcam, pokazujemy, jak słowo energetyka jest mocno obecne w działalności operacyjnej naszego koncernu. Orlen w ramach innowacyjnego projektu badawczego otworzył stację doświadczalną, w ramach której będzie rozwijał technologię pozyskiwania biokomponentów. Pomocne w tym będą wody poprodukcyjne, a także dwutlenek węgla pozyskiwane w ramach procesów rafineryjnych.
Celem projektu jest ocena możliwości produkcji w warunkach rzeczywistych funkcjonowania rafinerii oleju z glonów, a dokładnie zielenicy okrzemek, który może być wykorzystywany do wytwarzania biopaliw drugiej generacji. W ramach prowadzonych badań na pierwszym etapie ustalane są optymalne warunki wzrostu glonów, takie jak skład wód poprodukcyjnych czy ich temperatura. Następnie testowane będą możliwości poprawy efektywności przyrostu biomasy glonów i maksymalizacji ilości gromadzonego przez nie biooleju, m.in. poprzez intensyfikację dodawanego dwutlenku węgla. Algi postrzegane są na poziomie Unii Europejskiej jako źródło paliw przyszłości. Zgodnie z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii, biopaliwa z alg zaliczane są do tak zwanego celu Advance, który to cel PKN Orlen będzie zobligowany realizować. Dlatego zaangażowaliśmy się w ten obszar badawczy, żeby realnie ocenić, czy rzeczywiście istnieje możliwość wyprodukowania biopaliw z glonów. Do realizacji projektu na terenie zakładu w Płocku wybudowano stację badawczą, której wyposażenie pozwala na przeprowadzanie całego procesu od hodowli glonów po pozyskanie oleju. Szczepy glonów oraz okrzemek zostały wcześniej wyselekcjonowane na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Szczecińskim. PKN Orlen jako ta firma, taka innowacyjna, poszukująca nowych proekologicznych rozwiązań, chciała rozpocząć współpracę z jednostką naukową, która ma właśnie doświadczenie w tej, no w tym zakresie, czy umiejętności, doświadczenie w produkcji biomasy glonów, pozyskiwania bioleju, jako tego perspektywicznego źródła biokomponentów. I po kilku spotkaniach, wielu rozmowach, negocjacjach, planach, ta współpraca została nawiązana i ten projekt ruszył i teraz go z powodzeniem realizujemy. Są już miejsca, są również kraje, które takie badania prowadzą. Natomiast z tego co wiem, instalacja taka jak tu się u Państwa pojawiła, wykorzystująca te odpadowe materiały, wody, gazy, jest niepowtarzalna i na pewno jest moim zdaniem, na moją wiedzę, pierwsza, jedyna i oryginalna. Sądzę, że ma to olbrzymi potencjał. Proszę zobaczyć, wytworzymy wartość konkretną, czy to będzie biomasa, czy to będzie olej, z odpadów, z czegoś, co do tej pory zakład musiał utylizować, zagospodarować, ale nie miał z tego żadnego pożytku. Hodowla glonów na potrzeby produkcji biopaliw drugiej generacji ma szereg przewag w stosunku do standardowej biomasy. Jest to przede wszystkim wysoki w stosunku do innych roślin oleistych uzysk, szybkie tempo wzrostu, wysoki potencjał pochłaniania dwutlenku węgla oraz możliwość wykorzystania ścieków i wód poprodukcyjnych. Dziś to jeszcze paliwo przyszłości, ale gdy coraz głośniej mówi się o malejących zasobach ropy w Orlenie, już eksperymentuje się z energią pochodzącą z innych źródeł. Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi w naszym koncernie zaoferowało pracownikom grupy Orlen możliwość przeprowadzenia badań USG dla ich dzieci. Dodajmy od razu, badań USG z konkretnym przeznaczeniem. Chodzi o profilaktykę przeciwdziałania nowotworom. Podobna propozycja spotkała się przed rokiem z bardzo dużym zainteresowaniem. Nie dziwi więc zatem, że i teraz lista dostępnych miejsc na badania wyczerpała się niezwykle szybko. Nie nowotworom u dzieci to akcja, którą PKN Orlen we współpracy z Fundacją Orlen Dar Serca oraz Fundacją Ronalda McDonalda realizuje kolejny już rok dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Grupa wiekowa, kiedy najczęściej występują nowotwory jamy brzusznej szyi i w przypadku chłopców jądra. Statystyki są jakiś większy nowotwór 1 na 10 tysięcy przebadanych dzieci, więc bardzo rzadko. Najczęściej znajdujemy takie poinfekcyjne rzeczy bądź właśnie anomalie rozwojowe. Przed budynkiem Centrum Administracji stanął mobilny ambulans, w którym lekarze przeprowadzili badania. Jeśli nawet mali pacjenci nie opuszczali go w radosnym nastroju, to zadowoleni byli przede wszystkim rodzice doceniający akcję nie nowotworom u dzieci. Inicjatywa super, bardzo mi się to podoba. Korzystamy już po raz kolejny, tak naprawdę trzeci raz. No, tak naprawdę takich programów mogło być jeszcze więcej. Oczywiście tutaj inicjatywa pozostaje po stronie pracodawcy. Ja z racji tego, że dzieci małe, byłem szczególnie zainteresowany tym badaniem. Trochę się denerwowałem, bo wiadomo, jest jakaś tam obawa. Takich badań się często nie robi, natomiast najważniejsze, że wszystko jest w porządku. Wychodzimy zadowoleni. Także wakacje czas zacząć z dobrymi humorami. Możemy jechać na wakacje. Przez dwa dni badaniom poddano grupę kilkudziesięciorga dzieci.
Zarzeczewo. Te nazwy miejscowości bez wątpienia kojarzy wielu pracowników Anwilu. Tam bowiem zatrudnieni we wrocławskiej spółce z grupy kapitałowej bardzo często spędzają czas na spotkaniach firmowych. Tym razem w Zarzeczewie odbył się piknik pracowniczy. Pomimo nie najlepszej pogody, wielu pracowników wraz z rodzinami zdecydowało się wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu otwierającym okres wakacyjny. Oferta piknikowa została stworzona tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali m.in. szereg ciekawych ekogier w strefie relaksu, wesołe miasteczko, ściankę wspinaczkową oraz zabawy zręcznościowe. Dodatkowo w strefie dla najmłodszych z małej sceny bawił dzieci zespół Centrum Uśmiechu. W piknikowych nastrojach swoich pracowników powitał zarząd spółki. Prezes Agnieszka Żyro oraz członkowie Jarosław Chmielewski i Jarosław Ptaszyński życzyli udanej zabawy i ustąpili miejsca na scenie jednemu z pracowników Anwilu, Piotrowi Giersowi, który zagrał na akordeonie. Po nim wystąpił zespół Bonnie M., który zabrał widzów w sentymentalną podróż po listach przebojów lat 70. i 80. Nie zabrakło także przebojów w stylu country pop wykonanych przez Gang Marcella oraz przebojów Krzysztofa Klęczona, Czerwony Gitar oraz Beatles w interpretacji zespołu Żuki. Dużą frajdą zarówno dla najmłodszych, jak i starszych były rejsy i przejażdżki po wodach Zalewu Włocławskiego. Do wyboru było kilka możliwości: rejs statkiem albo przejażdżka rowerem wodnym bądź kajakiem. Mimo wymagającej cieplejszych ubrań pogody, chętnych na wodniacką przygodę nie brakowało. W tym wydaniu naszego programu to już wszystko. Kolejne studio Grupy Orlen oczywiście za tydzień. Zapraszam, do zobaczenia.